była różnica. No. Pocharstwisz Anna Zimny. Co niektóre osoby mnie teraz dopiero poznają. Chorągiew Opolska, Kupiec Kędzierzyn Koźle, Widmo, 6 PDPD Męska Drużyna, jedyna kobieta, później Akademia Przygody, Szlak Wieszczowski, bardzo chętnie z kimś porozmawiam na ten temat, na nim mnie chowano od 9 roku życia. A Perkos to w ogóle moja największa przygoda życiowa i największy przyjaciele, jakich miałam w życiu, właśnie mam tutaj przy tym ognisku. Wielki szacunek dla was wszystkich, bo byliście moimi nauczycielami, wychowawcami, przyjaciółmi, topiącymi mnie w zimnej wodzie, Jurek Śliwa. Całe harcerstwo, bo ja jestem pod beret. Całe harcerstwo się chowało, krótko mówiąc, jak nie wrzucił tutaj do przerębla. Nasza wspólna przygoda, również po drodze jeszcze Załęcza. Jestem takim łącznikiem, który przewędrował całą Polskę i równocześnie funkcjonował w szkole w Załęczu. Tutaj tworzyłam fajną rzecz w Perkozie, szkołę wodzów, ale Gienek Szanowski pomagał mi organizować rzeczy w Załęczu, które właśnie na elementach Montessori miały pokazać bardzo zatwardziałym, najlepszym z Polski 22 osobom, najlepszym z najlepszych. I tak naprawdę pokora jest nam na to. W tej szkole tu, w Perkozie, moim pierwszym nauczycielem była Ania Wójtowicz. I pomosty pamiętam, oddychanie pamiętam, jeszcze bardziej pamiętam zieloną trawę. Szapoka, wsparcie Daniela przez wiele lat, was tak naprawdę wszystkich. No, chyba nie ma tu osoby, z którą części może nie pamiętam, ale na przykład to całe skrzydło, to raczej z większością z was funkcjonowałam przez bardzo wiele lat. Przygoda tu w Perkozie zaczęła się tak naprawdę w 86. Ale kurs, wtedy to była kwestia przyjazdu po prostu z Chorągi. Natomiast przygoda taka prawdziwa zaczęła się w momencie, kiedy przyjechaliśmy na kurs Czerwonych Beretów. Mieliśmy się uczyć survivalu, a ponieważ ja pochodzę z Bagien, w Kędzierzynie Koźlu, i wszystkie te rzeczy, które robiły Czerwone Berety, fajnie wyglądało, bo Danusia Pulka, Danusia Pulka była komendantką kursu. My przyjechaliśmy 4 osoby z Widma i po pierwszym dniu przejęliśmy kurs. Prowadziliśmy ten kurs. I to był taki dosyć zwariowany kurs, wtedy się dotworzyły rzeczy związane z survivalem. Potem było dużo jeszcze bardzo zwariowanych rzeczy. Dzisiaj ktoś mówi, ściągał mnie z drzewa, robił wiele innych dziwnych rzeczy. Natomiast byłam tu i kursantem, i miałam okazję prowadzić kurs, a w którymś momencie na przejściu pomiędzy Wieszkiem Maślanką, którego tu dzisiaj jeszcze nie ma, będzie jutro, a nieświętej pamięci Bogdanem Szeterli, oni obydwaj mi zaproponowali poprowadzenie czegoś, co wtedy nazwali niekonwencjonalnym harcerstwem. Pewną alternatywną gałęzią. I miałam okazję tam być do 91 roku, ponieważ ja równocześnie, będąc tutaj, robiłam indywidualny tok nauczania w Krakowie na dwóch kierunkach studiów i tak kursowałam z Krakowem Alsztynkiem. W tym momencie stwierdziłam, że jeszcze musiałabym coś założyć, skończyć z tymi studiami. I tak wylądowałam z powrotem w Krakowie. Ale to było wtedy fajne, że jak tutaj się to wszystko kończyło i nie było wiadomo, co zrobić z tym całym tematem niekonwencjonalnym, to udało mi się to przenieść do Sednej Góry. I część z was zna Sedną Górę w Akademii Przygody. Jest stworzone centrum, to jest taki niekonwencjonalny, to działa do dzisiaj w Sednej Górze. Prowadzi teraz Pocian. Wtedy zabieraliśmy się za czwórkę. Jeżeli ktoś pamięta, no myślę, że będzie więcej was, bo jeździliście później przez całe lata. Do Perkoza wracałam nieustająco, tak naprawdę cały czas. W 2001 roku miałam okazję, już będąc prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, współfinansować pierwsze piętro. Potem były bale, przedtem były bale, potem były bale. Powiem szczerze, no chyba nieustająco cały czas ten Perkoz jest wszechobecny. To, co stąd wyniosłam, to wielka wiara człowieka, który nieważne jak upada, ważne jak wstaje. Wspaniałych przyjaciół, którzy mi jednokrotnie w życiu pomogli, właśnie wtedy, kiedy było ciężko. I mogę powiedzieć, że to miejsce kształtuje takich ludzi, że nieważne skąd wychodzisz, idziesz od zera do bohatera, możesz wrzucić od bohatera do zera i jeszcze raz z powrotem. Tak naprawdę, ile rzeczy się wokół przy tych kręgach ogniskowych wydarzyło, to jest po prostu nieskończona ilość tematów. Potem miałam okazję prowadzić Agencję Rozwoju Gdyni i Bartek Mieczkowski to mi we wszystkim pomagał, i Centrum Szkolenia Morskiego. No słuchajcie, naprawdę, my jesteśmy wszędzie i ile rzeczy tutaj możemy wspólnie zrobić, jest po prostu gigantyczna. Ale już więcej nie gadam. Dzięki. Pozdrowienia od Danki Pulki, zapomniałam, błagam.